My generalnie jesteśmy producentem technologii, czyli wszystkie produkty, które mamy w swoim portfolio, wchodzą z naszych fabryk, z naszego działu R&D. Klient nie potrzebuje jakichś tam wodotrysków, to może Fig Vision. Ja zawsze mówię, nie, to tak nie działa. Dostaniecie to samo, ale w bardzo dobrej cenie. My bardzo mocno widzimy tutaj transformację rynku w stronę LED-a i to jest dla nas bardzo istotne i chcemy w krótkim czasie być liderem tego rynku. Cześć, nazywam się Jarek Kmieć i witam na kanale AVIT, a właściwie w mobilnym studio kanału AVIT. Tym razem jesteśmy na VC Days Ingram Micro 2024, a moim gościem jest... Jędrzej Filipowski z Higvision Polska. Miło Cię gościć w naszym studio. Dziękuję za zaproszenie. Po raz pierwszy na kanale AVIT. Firma Higvision, nie Higvision. Nie, znaczy wymowa jest różna przez klientów. Higvision, Higvision. No to wyjaśnimy, jak powinni wymawiać. Tak jak mają ochotę generalnie, ważne, żeby było do celu, finalnie. No właśnie, wy jesteście bardzo elastyczni i pewnie dlatego tak dynamicznie rozwijacie się na rynku polskim, ale gdybyś mógł wyjaśnić, dlaczego ten wasz rozwój jest tak duży? Na pewno firma Higvision wiele osób kojarzy z rozwiązań rejestrujących obraz, tak, potem przetwarzających go i to jest na pewno trafne spostrzeżenie, bo jesteśmy jednym z największych producentów, właściwie największym producentem rozwiązań kamer na świecie, w Polsce i w Europie, więc tak naprawdę jesteśmy numerem jeden, a rozwiązania do wyświetlania obrazu, czyli tej grupy produktów, której jestem przedstawicielem, to właściwie takie uzupełnienie, tak, czyli coś, co w innych działach przechwytuje ten obraz, analizuje go w jakiś sposób, też w centrach monitoringu lub w innych miejscach jest w stanie go wyświetlać. I dlatego Higvision od 2 lat tutaj w Polsce rozwija ten rynek commercial displays, bo widzimy bardzo duży potencjał, szczególnie w rozwiązaniach LED-owych, których jesteśmy producentem. Właśnie, LED-y w zasadzie podbijają rynki nie tylko na świecie, również u nas. A czy można powiedzieć o waszych LED-ach, o waszych produktach, że to jest świetna jakość, ale w rozsądnej cenie? Tuż przed wejściem rozmawialiśmy na ten temat i faktycznie może jest taki trend na rynku, że wielu producentów tak promuje swoje rozwiązania. Ja bardzo mocno też, jak rozmawiam ze swoim zespołem sprzedażowym czy też ze swoim zespołem technicznym, bardzo mocno podkreślam, że nie do końca chciałbym się tak promować. My generalnie jesteśmy producentem technologii, czyli wszystkie produkty, które mamy w swoim portfolio, wchodzą z naszych fabryk, z naszego działu R&D. I to właśnie daje nam to, że ta nasza atrakcyjność cenowa jest bardzo duża. Natomiast produkt jest dopracowany, bo jesteśmy na rynku chińskim jednym z największych producentów rozwiązań LED-owych. Jesteśmy w top 3, w związku z czym ten dział R&D bardzo mocno pracuje nad tym, żeby te produkty były dostosowane do oczekiwań rynku, ale co za tym idzie, tak jak podkreśliłem, nasza produkcja powoduje, że te nasze koszty są adekwatne, więc teoretycznie można powiedzieć, że za bardzo rozsądną cenę klienci dostają bardzo dobrą jakość i te 2 lata pokazują właśnie, jak przełamujemy lody takiego podejścia klientów do schodzenia z trochę innych marek. I na początku porównywania was, to dobrze, klient nie potrzebuje jakichś tam wodotrysków, to może Fig Vision. Ja zawsze mówię, nie, to tak nie działa. Dostaniecie to samo, ale w bardzo dobrej cenie. I ten faktycznie trend jest utrzymywany i tak to wygląda. No, więc z tego się trzymajmy. A powiedziałeś o produktach, a chciałem zapytać, bo jesteśmy na VC Days Ingram Micro, jeśli chodzi o ten sektor Meeting and Conference, co twoja firma oferuje? My jesteśmy nowym producentem w ofercie Ingram Micro, bo jesteśmy razem dopiero od października zeszłego roku. Natomiast wydaje się, że jesteśmy takim idealnym uzupełnieniem tego, co dla VC jest potrzebne, czyli wyświetlanie obrazu. I to są zarówno rozwiązania monitorów dotykowych w różnych przekątnych, właśnie do collaboration, do szerowania treści, czy też trybów białej tablicy z wbudowaną kamerą, czy też bez, ale też dużych wyświetlaczy, które bardzo mocno goszczą teraz w projektach naszych partnerów i taka świadomość klientów końcowych, że
w sali konferencyjnej nie mamy już teraz tylko projektora albo dużego monitora 98-calowego maksymalnie, tylko możemy zrobić coś więcej. Możemy zrobić duży, efektowny ekran, który będzie bardzo czytelny dla odbiorców, więc no tutaj też rozwiązania nie tylko all-in-one, jeżeli chodzi o rozwiązania LED, ale też customizowane ekrany LED-owe różnej wielkości, nawet do bardzo ogromnych audytoriów, no czy też centrów monitoringu, bo klienci, którzy tutaj się pojawiają, również takie tematy projektują. Czyli macie coś jakby więcej do zaoferowania niż powiedzmy konkurencja? Myślę, że wyróżniamy się na pewno. Znaczy nasze portfolio jest bardzo szerokie, my bardzo mocno się pokrywamy w wielu aspektach, ale jest też wiele gałęzi tych związań do wyświetlania, którymi my w sumie jesteśmy mało zainteresowani nawet, bo my bardzo mocno widzimy tutaj transformację rynku w stronę LED-a i to jest dla nas bardzo istotne i chcemy w krótkim czasie być no, liderem tego rynku, oferując, tak jak wspomnieliśmy wcześniej, dobrą jakość za naprawdę dobrą cenę. No tego Wam życzę. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. A Was zapraszam na inne filmiki naszego kanału AVIT na YouTubie oraz na naszą stronę internetową avitinfo.pl. Cześć.